Witam, z tej strony Szymlis i zapraszam na kolejny odcinek z serii Let's Play Fable 3. Dzisiaj, jak się zdaje, zajmę się już problemem najemników. Już myślę, że coś się chrzani w grafikach. Blessed index cards. You made it. This is cause for great rejoicing. Albion has a hero again. If ever I can be of assistance, I will be honored to serve you. I knew you would succeed, sir. You now have proof positive of your heroic status. And I believe Walter has made some progress with the mercenary problem. He is waiting for you outside the local tavern. Tak więc idziemy spotkać się z Walterem, który nas czeka przed miejską tawerną. Podjąłem decyzję, jeśli chodzi o sposób grania. Na początku, gdy zaczynałem kręcić tą serię, zamierzałem kręcić 100% tego, co robię tutaj. Jednak doszedłem do wniosku, że zwiedzanie tutaj całego tych wszystkich domów, tych wszystkich miejscowości, to zajmie za długo czasu, a przy moim internecie filmik wrzucam, taki jeden odcinek Fable'a wrzucam 8 godzin, a czasami nawet więcej, więc nie będę nagrywał zwiedzania, tylko wszystkie tam, gdzie jest jakaś fabuła, jakaś akcja, to tak, ale takiego chodzenia, szukania tych srebrnych kluczy i innych rzeczy, to nie będę nagrywał. Dobra, zobaczmy, co ma Walter do powiedzenia. You'll be glad to know I have some information on the mercenaries Sabine mentioned. They're led by a man called Saker. He used to be a soldier, but always had more in common with bandits and cutthroats than the military. His men are holed up in a small fortress in the mountains, so it won't be easy to get in. But I have a plan. Come with me. Oho, niezły balet widzę tutaj się rozegrał. Szkoda, że bez mnie. Ja dałem po jakichś jaskiniach w bibliotece. O, te broni chyba rzeczywiście się ulepszyły. A cold-blooded killer. His name's Clarence, but everybody calls him Jimmy. He was drinking in the pub all day and generally making life unpleasant for everyone. No mów, nie krępuj, przecież cię słyszę. It wasn't hard to get him completely pickled. These young thugs. Bloody lightweight, if you ask me. Anyway, take his clothes and you'll have a free pass into their camp. Just try not to think about what those stains might be. Czyli co, mam się za niego przebrać? Niech będzie. You're not likely to convince... Dobra, tamten jeszcze coś mówił. Przepraszam, jestem niemiły, że przerwałem, a idę się przebrać już w ten strój. Dobra. Tak więc przebraliśmy się do najemnika. No i to nie było to samo, nie było trafnej uwagi tego Jaspera. Even these idiots will notice if you don't have his beard or tattoos. I'm sure you can get hold of what you need around town, though. In the meantime, I'll find out who to talk to about getting food to the dwellers. They might not have much to spare here, but they're kind people. They'll just need a little convincing. Anyway, good luck dealing with Saker and his mercenaries. It'll be your first taste of real battle. But I know you'll do just fine. No, lecimy. Zdobądź 437 sztuk złota. Jakby tu... Czyli... A, no dobra, na początek pójdę, sprzedam te wszystkie kosztowności, jakieś tam te kamyczki, co znajdowałem. I 437 sztuk złota, myślę, że się zarobi. Tak więc, sprzedaj przedmioty. No dobra.
I just can't keep stocked up on some of these items. I'll give you... Happy to be Don't of be service. A stranger. That's a fine item. Thank you for your custom. Let me buy your unwanted items. Fair price paid. Bit of a shortage on goods at the... You appear to have earned enough gold to purchase the rather repulsive items you require to complete your mercenary disguise. A most impressive feat for a member of the royal family. Of course, should you have acquired a taste Nie, of książkę nie sprzedaję. Z książką ja chcę coś zrobić. Tak, bo jeszcze mogę różne zadania wykonywać. Ale ja jednak zdecydowałem się. Po prostu sprzedać będzie szybciej. I takie, nie wiem, zadania położę też będę nagrywał. Dobra. Nie będę nagrywał. O, brodę najemnika sobie mogę kupić. Tak więc mamy już brodę. Let's see what we can do for you. Yeah, it may be expensive, but it's worth every ounce of gold. It appears you have all the required ingredients for your distasteful mercenary. A, czyli ja się nie potrzebnie przybierałem, bo nie miałem jeszcze reszty. Return to the sanctuary to change into it when you wish. Dobra, to lecimy wszystko nałożyć. Let's adjourn to the dressing room and see about your disguise, shall we? The appropriate facial hair adorns the bust before you. O. Jak można wkładać zarost? To jest dla mnie dziwne. Zarost przebieralni i go zakładamy. No, w jedynce zarost normalnie się u fryzjera robiło, a nie. To było też dziwne, ale nieważne. Z krótkich włosów się robiło długie. Dobra. Perfect. You look dangerous and devoid of all human decency already. Now, for the tattoo. A gdzie ten tatuaż? I considered getting a tattoo at one time, but I was afraid it might leave a mark. Turns out I didn't properly understand the process. Ale gdzie się zakłada ten... Tu są barwniki. A, jest. Makijaż, fryzury, stroje, zestaw tatuaży. Dobra. Stawię tatuaże. Ah, yes, very mercenary indeed. You'll fit right in with those brutes. You better be off to deal with Seika, haven't you? Idziemy załatwić najemników teraz, jak już jesteśmy w stanie wejść do środka, zakraść się i się ich pozbyć. Mogę już z mapy skorzystać, czy się... Mogę. Chcę się udać do... O, znowu nowy ekran wczytywania. Miejsce do kopania od razu, ładny początek, no. Może srebrny klucz wreszcie? Nie obraziłbym się tak szczerze. Nie, oczywiście, ja znajduję zawsze złoto. No dobra, zwiedzać miałem poza wizją. O, ale widoczki ładne, nie sądzicie? Mi się całkiem podoba. From killing some dwellers. Come on in. Żebyś się nie zmazał, leszczu.
tu coś mam jeszcze do wyłowienia. Tak jak będą po drodze, to wiadomo, że je będę zbierał na wizji, jeśli mi się będzie to udawać. No wychodź, leszczu. No i już ich mam zabijać. Do. Heda dostał z broni i się nie patyczkujemy. Miała być akcja od środka, cichutko, wiem. Ale nie mogę się powstrzymać, żeby mu władować kulkę w łeb. Ojojoj, już strzelają. A nie, wołają nas. Hey, Jimmy, over here. I chyba będziemy kończyć ten odcinek. Kolejną część wyjdziemy sobie na wieżę i tam zaczniemy kolejny odcinek. Tak więc zapisujemy. Cześć, na razie, do zobaczenia i do usłyszenia. Nie wiem, jak będzie z odcinkami w weekend, ponieważ no schodzi mi z rzucaniem, a w weekend nie zawsze mam możliwość rzucać, tak więc mam nadzieję, że coś wrzucę, ale nie obiecuję. Cześć, na razie, do usłyszenia i do zobaczenia.